półtorej godziny brnięcia przez śnieg. Dzięki tej łopacie i chłopakom, co tam mi pożyczyli tę łopatę. 100 metrów przez półtorej godziny. Tej przygody nigdy nie zapomnę. Jesteśmy na Arktyce. Ponieważ właśnie oni naprawdę łowią te ryby. I suszą na tych patykach. Suszą na tych dorszych. To jest ten Caviar Factor, on jest znany, ten Caviar Factor. Już dalej nie mogę jechać. Tu są te ryby. No, chodź malutka. Idziemy poszukać taty, który zgubił drona i zakopał się w zaspie. Jezus. Półtorej godziny. Za pomocą łopaty dwóch belek. Ale udało się. Mam drona. Mam drona. Tato, chodź, patrz. Dobrze, patrzę. Wiesz, ja teraz już nie sobie wiem, że gdybym miał malinę, to chyba wszystko trwało 5 minut. Tak, malina nawet szła do ciebie. Wiesz co, bo to chodziło o to, że ja się zapadałem po prostu. Kto tak umie? Wszyscy. Ja! Akcja Hemingway, tak to nazywam, bo zetknąłem się z naturą po prostu jak nigdy wcześniej, jak zmagałem się. Utknąłem, wszedłem po drona, który utknął na górce koło latarni morskiej. Mniej więcej 100 metrów, no może 130, ale po prostu potąd było śniegu. Potąd dosłownie, nie mogłem brnąć. Wysłałem Tośkę, Tośka na szczęście takich chłopaków poprosiła, pożyczyli tę łopatę. Dzięki tej łopacie w ogóle się zdecydowałem próbować, bo wiesz... Kopałem ten korytarz, ale no mniej więcej po paru minutach kopania mniej więcej metr miałem, no. I tak, ale brnąłem. W końcu zobaczyłem dwie takie ciężkie super belki, które służą do budowania tych takich raks, jak oni to mówią, na te suszone dorsze. I te dwie belki, potwornie ciężkie, każda ważyła chyba z 50 kg. Ale wziąłem tę belkę jedną, buch na śnieg, drugą, buch, a dotąd byłem. Poczekaj chwilę. Ale teraz mama mnie kręca, wiesz, w tej chwili akurat, kręci mnie. I wspiąłem się na te belki i z tą łopatą, wiesz, po tych belkach szedłem do końca, ona miała tam może 6 metrów taka belka. Szedłem do końca, robiłem sobie z tych belek taką, tylko teraz nie mogę się chwilać, bo strasznie łupię w krzyżu, wracałem do sił. Taką wstępną dziurę, wskakiwałem tam potem, fuch, ale już miałem trochę ten. I te belki przekładałem po prostu jedną belkę, potem drugą, ona oczywiście zawsze gdzieś utknęła, po prostu z powrotem. Normalnie już taki transpadem. Potem się wspinałem na te belki ponownie i szedłem dalej. Oczywiście pomiędzy tym były jakieś krzaczory, potem w dół parę metrów te belki, na tych belkach. Ale dzięki belkom to w ogóle miało jakiekolwiek szanse powodzenia. No i tak mniej więcej po półtorej godzinie te 100 metrów pokonałem na tych belkach. Kolejny cud był taki, że ja byłem przekonany, jak ktoś pamięta, że myśmy wylądowali tym dronem awaryjnie, ale widzieliśmy w dół, bo daliśmy kamerę w dół, między takimi raksami na te ryby, nie? Specjalnie. I jakiś był taki moment, że tylko zobaczyłem, że nagle światełko się zaświeciło, że to ten dron, nawet wołałem cię, gdzie moja córka do tych chłopaków, może ma kontrolę. Okazało się potem, że jego cały czas miałam. On zaświecił na chwilę, ja wiedziałem, gdzie on jest, bo on wcale nie był tam między tymi raksami, wiesz, w ogóle nie. Na tej górze! O Boże! Z 7 metrów w ogóle na tej górze, rozumiesz, tam jakoś musiał wystartować i się z bokiem wbił, jedna lampka pomrugała, ale to było super, bo ja wiedziałem, gdzie on jest, bo bym żyć, wiesz, jakbym po tym całym wysiłku wdobrnął tam po ciemku, szukał między raksami, go nie było, to bym się załamał totalnie, wiesz, ale myślę, wiedziałem, gdzie on jest i po prostu miałem nadzieję. Wiesz co? I słuchaj, jakoś doszedłem do tego, do tej górki, wspiąłem się na nią, rozumiesz,
jestem w szoku, że mi się to udało. Tym brnąłem z powrotem już z lekkim sercem, bo już go miałem w kieszeni, wiesz, zabezpieczonego. Nie wiem, czy on działa w ogóle, nie mam zielonego pojęcia, ale się przekonałem. Ale wiesz co, powiem ci, że ja miałam słuchaj, ale przede wszystkim takie doświadczenie, zmagania, już taki trans, zmaganie się z naturą, zimno, już wszystko jedno w ogóle, wiatr, mróz, śnieg, ruch za ruchem, po prostu, wiesz, te belki, po prostu, i tak, ile to trwało? Dwie godziny, jak nie, to było z 2,5 godziny. No, ze 4. Albo i 4, straciłem na chyba, po prostu Hemingway. Ale wiesz, co ci stary powiem? Stary człowiek, a Boże, nie, nie, to chciałem. Pamiętasz, jak zawołałeś mnie z tym kontrolerem? Wiesz, fight with nature, ale... I did it. To teraz patrz, wiesz te dzieci, ale czekaj, posłuchaj śniegu, co tam jeszcze z tyłu są. Bo ja miałam cały czas kontroler i tak naprawdę to mogłam cię...